Kotetka szukałam i nagle patrzę do góry, a tam kto? Dupka za słupka. Dupka za słupka kolejna. Ten słupek to jest, słuchajcie, tutaj coś pięknego dla tych wszystkich koteczków. Zaraz pójdę do grubcia tam. Cześć, kochanie. Cześć, kochanie. Jesteś? Dzień dobry, słoneczko. Dzień dobry, kochaneczku malutki. Cześć, dupeczko moja. Cześć, kochanie. Cześć, mój słoneczko. Tak? Mogę cię po dupce pogłaskać? Mogę, tak? Mogę ciebie pogłaskać po dupce. Koteczek się nie boi, bo to jest oswojony, kochany koteczek. Oswojony. O, jaki trochę śpięty jestem, tak? Chodź troszkę do mnie. O, ziarnko kochana, jak ja do ciebie. Cześć, słońce. Słoneczko kochane. Jaki ty jesteś piękny kotek, jakie ty masz oczka kochane. Chodź się zaprzyjaźnimy. No chodź, słoneczko. Okay, spróbujemy ciebie tu ustawić. O tak, o. Ja mogła się tu bardziej pochylić. Czekaj, te miseczki stąd weźmiemy też. Mam nadzieję, że się nie wywalę. No kochanie moje. No mój malutki. No jesteś taki śliczny kotek. No chodź, będziemy bawić, będziemy się pieścić. Będzie wszystko dobrze. Zobacz, zaraz ci przyniosę jedzonko. Damy koteczkowi. Widzę, że ładnie zjadłeś w nocy. Ślicznie kotek zjadł. Tak? Taki kochany jestem. Taki kochany kotek. Ojejku, mój kochany, mój śliczny mój. No, ja jestem taka ciekawa, jak ty wyglądasz, jak chodzisz. Jakie ty masz łapki, czy masz długie, jaki masz ogonek. Chodź się pokaż. Przyniosę ci jedzonko, zobaczymy, co ty na to, dobra? Poczekaj. No, zobacz, kiciuleczku, co ja mam dla ciebie. Popatrz, kiciuleczku, ja mam taką rybkę dla ciebie, więc zobacz. Pachnie pięknie. Zobacz, jak pachnie. Tak, zobacz, jaka dobla jest ręka. No, będziesz jadł ją? Powąchaj ładnie. No, zjedź sobie, zjedź, kochanie. Nie jesteś głodny, prawda? Bo tu jest pełno jedzenia. Oś ty, głuptasku nasz. Kolejny głuptasek. Tu jeszcze jest jedzonko, tak? No. Dobre jedzonko. Ja pójdę na dół, przyniosę ci świeżą wodę, zostawię kamerę, zobaczymy, co będziesz jadł. Czy będziesz jadł, czy nie będziesz. Już przyniesiemy świeżą wodę dla kotka. Jeszcze miseczki. Weźmiemy jeszcze drugą miseczkę i tutaj do mycia miseczki. Musimy poczekać, tak? No i co, jesz tam coś? Juniek? Chyba nie. Chyba nic.
ale najważniejsze, że znalazłeś sobie fajne miejsce, wiesz? Bardzo się z tego powodu cieszę. Tobie jeszcze trzeba dać troszkę czasu, tak? To damy ci, ile potrzebujesz. Nie martw się, kochanie. Ile potrzebujesz czasu, tyle dostaniesz. Tak? Ile kotek potrzebuje, tyle dostanie czasu. Jaki kochanie. O, jaki kochanie koteczek, jaki. Jaki kochanie. Mój kochanie. No, wszystko będzie dobrze, wiesz? Masz takie piękne oczy, zaraz się ktoś zakocha. Tak? Super. Wiesz co, to ci mogę zostawić, ale troszeczkę może dalej, żeby ci tutaj nie śmierdziało, a resztę ci dam na dół, żebyś zjadł, dobra? To do zobaczenia. Bo Ciunia kochana ma apetycik, wcina. Jak się do niej mówi, to ona zaraz dupkę wystawia. I od razu jest taka przyjazna, taka kochana. Troszkę właśnie od tego wcinania chyba jakieś problemy brzuszkowe nam doszły, czyli jakaś tutaj sraczulka była w nocy. Ale to jest taki koteczek. Brak słów, jaki to jest koteczek. Skarbeczek najdroższy na świecie. Już się robi bardziej taka okrąglutka, już jej bziusiek taki tutaj uluźł, mówię wam. Aż normalnie strach. Może stąd jakieś rewolucje w brzuszku. Tak, kochanie? No i jeszcze chciałam wam opowiedzieć, co zrobiła ta oto miła osobniczka. Taka niby miła, taki brzuszek do góry wywala, tak? A wczoraj miałam gości na pokazie zresztą Thermomixa i przyszłyśmy oglądać Mokkę, bo to było u mnie. Pa! I wyobraźcie sobie, ta podskoczyła do Anety i ją, proszę ciebie, dziabnęła w tył tutaj, w ścięgno Achillesa. Tak nie mocno, ale podarła jej rajstopy. A kły ma właśnie zaprezentowała, jakie ma kły. Ten oto pies to zrobił. Ten. No. Teraz udaje takiego milaka. Ale to trzeba naprawdę uważać, bo to jest dziada kawał. Naprawdę. Ja nie spodziewałam się po niej, że ona coś takiego zrobi, bo ona szczeka i tak dalej. A tutaj takie zachowania. Bardzo brzydko. Bardzo. Bardzo brzydko. Nie, nie, nie. A ty, figuneczku, co ty powiesz? Ty byłaś grzeczna, tak? Ty się patrzyłaś, cały czas obserwowałaś nas. A co ty robisz za minkę? Co to za mineczka? Ojejku, jaka mineczka. Takie niby to są miłe pieski, tak? Takie, a jakie milutkie pieski. A tak naprawdę łobuz jaki slaśny. No, ogonię ci. Nie wolno nikogo gryźć. Co to jest za zachowanie? Siebie macie do gryzienia. Po to jesteście we dwie, że możecie siebie tutaj ile chcecie. No, właśnie. Bardzo ładnie. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie.